ulotność zawiera w sobie wszystko to, co jest najważniejsze w takim niezapomnianym portrecie, który zostaje z nami na zawsze. Zdecydowanie, jeżeli miałabym wybrać jedną do końca życia ogniskową, to byłaby to 50 bez zająknięcia. Pracując dużo komercyjnie, bardzo sporą część wynagrodzenia jakby przekazywałam na swoje własne projekty, do których często musiałam dokładać. Stosowałam swego rodzaju inwestycje w swoje dalsze portfolio. Krążą też legendy o tym, że ja jestem po prostu color freakiem. Myślę, że to jest w ogóle clue dobrego portretu, żeby druga osoba też czuła, że nie jest w zagrożeniu, że tak jakby to, co my chcemy zrobić, to chcemy dać jej przepiękną pamiątkę, przepiękne zdjęcie, a wszystko, co będzie w jakiś sposób niekorzystne, po prostu nigdy nie zobaczy światła dziennego. Cześć, Krzysztof Basel, fotoforma po prostu fotografuj.pl. Moim dzisiejszym gościem jest Aleksandra Zaborowska, wyśmienita fotografka portretowa, której prace słyną z naturalności, z pokazywania ulotnych chwil, ale też niedoskonałości. Cześć Krzysztof, bardzo mi miło, że tutaj jestem i że mnie zaprosiłeś. Dziękuję, że przyjechałaś. Cieszę się, że możemy się spotkać i porozmawiać. I kiedy myślę o twojej twórczości, to do głowy przychodzi mi jedno słowo. Wspaniałe portrety. Co dla ciebie jest takim dobrym portretem? Jak go zrobić? Po pierwsze bardzo dziękuję, bo to jest bardzo miłe i fajnie, że kojarzysz właśnie wspaniały portret w ogóle z moim nazwiskiem. To jest największy komplement, jaki mogłabym dostać. Kiedyś się bardzo długo zastanawiałam w ogóle, jakie słowo mogłabym tak jakby określić jako synonim dobrego portretu. I szukałam i zastanawiałam się właśnie, gdzie jest ta cała esencja. I wybrałam jedno i jest to zdecydowanie ulotność. Dlatego, że ulotność zawiera w sobie wszystko to, co jest najważniejsze w takim niezapomnianym portrecie, który zostaje z nami na zawsze, bo ma i lekkość, i coś takiego niezdolnego do uchwycenia, czyli mamy jakieś mikrosekundy złapane, czy to zawieje nam wiatr, czy modelka, czy model spojrzy pięknie i to będzie taki wzrok, który potem jest nie do powtórzenia, bo bardzo często są takie sytuacje, że próbujemy odtworzyć jakąś emocję i próbujemy nakierować modelkę jeszcze raz, słuchaj, spójrz jeszcze w ten sposób i to nigdy nie wychodzi, dlatego ta ulotność jest tak ważna. Natomiast jeżeli miałabym to określić co do jakieś takie cechy ogólnie dobrych portretów, tak szeroko pojętych, to zdecydowanie powiedziałabym, że chodzi o uchwycenie jakiejś emocji. Emocja sprawia, że na zdjęciu jest jakiś feeling, jest jakaś treść, jest coś, co w ogóle złapie nas na chwilę i przytrzyma przy danym zdjęciu. Zazwyczaj jest tak, że teraz w dobie Instagrama i w dobie zalewu w ogóle wielu pięknych fotografii, tych portretów jest bardzo dużo i nawet jeżeli one są świetnie zrobione i nawet jeżeli mają bardzo ciekawą twarz, to bardzo często jest tak, że tych zdjęć jest tyle, że po prostu my mijamy tylko wzrokiem na parę sekund i idziemy dalej. Natomiast pojawiają się co jakiś czas takie zdjęcia, że myślimy sobie, wow, to jest dobra fota. I mi się wydaje, że właśnie to jest ta emocja, która jest złapana. Ja też jestem wielką fanką teorii, że najlepszą przyjaciółką dobrego portretu jest gestykulacja, więc bardzo lubię w ogóle, jak na portretach gdzieś tam te dłonie się pojawiają, bo one też wprowadzają dużo takiej lekkości. Czy uważasz, że dobry portret, taki pełen prawdziwych, szczerych emocji, można wykonać wyłącznie, jeśli najpierw z tą osobą spędzisz trochę czasu, porozmawiasz? Wydaje mi się, że tak filozoficznie to tak i bardzo sobie życzyłabym na przyszłość tylko i wyłącznie takich sesji, gdzie rzeczywiście mam czas i mam przestrzeń na to, żeby portret był tak jakby wynikiem rozmowy, a nawet mogłabym powiedzieć, że jego kontynuacją. Czasem wręcz dosłownie jest to kontynuacja, dlatego że ja bardzo często fotografuję mówiąc do danej osoby i nie przestając w tym czasie robić zdjęcia. Wtedy mam też dużo większą szansę na uchwycenie właśnie emocji i gestykulacji. Życzyłabym sobie, żeby za każdym razem pracować i mieć czas i przestrzeń na rozmowę, natomiast rzeczywiście czasem jest tak, zwłaszcza w tej pracy portretowej, tak jakby w tej części bliżej mody, gdzie bardzo często spotykam się przed modelkami, to tego czasu jest trochę mniej i wtedy chcąc, nie chcąc trochę bazuję bardziej na urodzie, na ciekawych rysach twarzy, na tym jak one się układają, na świetle, a rzadziej po prostu mam czas na to, żeby wejść głębiej w taką relację. Natomiast jeżeli tylko mam czas, zwłaszcza kiedy portretuję osoby związane z jakimś światem artystycznym, kiedy są to muzycy, aktorzy, czy osoby ogólnie, do którego świata próbuję trochę przeniknąć, to ta rozmowa jest dla mnie absolutnie niezbędna i nawet jest mi ciężko sobie wyobrazić fotografowanie
bez tej rozmowy, bez konwersacji, bez właśnie próby wejścia w czyjś jakiś tam mikrokosmos. I to na pewno bardzo pomaga, zwłaszcza jeżeli mamy taką rozmowę przed samymi zdjęciami. I model, modelka, osoba przed aparatem ma czas się troszkę rozluźnić przede mną, zrelaksować, poczuć, że ja nie mam jakichś złych zamiarów wobec niej, że nie chcę jej zrobić krzywdy tymi zdjęciami. Myślę, że to jest w ogóle clue dobrego portretu, żeby druga osoba też czuła, że nie jest w zagrożeniu, że tak jakby to, co my chcemy zrobić, to chcemy dać jej przepiękną pamiątkę, przepiękne zdjęcie, a wszystko, co będzie w jakiś sposób niekorzystne, po prostu nigdy nie zobaczy światła dziennego. Interesuje mnie ta ulotność, o której mówisz. To jest coś takiego, co zdarza się jakby przy okazji tak naprawdę. Coś, czego nie da się uzyskać tak nachalnie pozując, prawda? Tak. Jak tą ulotność właśnie próbujesz uchwycić na swoich zdjęciach? To jest bardzo ciekawe, że zadałeś to pytanie teraz, dlatego że ono się trochę zamyka ładnie z tym poprzednim też naszym pytaniem, dlatego że właśnie bardzo często kontynuuję dalej rozmowę gdzieś tam podczas fotografowania i dzięki temu, jeżeli zadaję pytania ciekawe i interesujące daną osobę, to jest bardzo duża szansa, że ta osoba będzie dalej gdzieś tam mówić i będzie rozmawiać, będzie gestykulować, a ja w tym czasie sobie szybko łapię jakieś fajne momenty. I to daje mi ogromną szansę na taką właśnie ulotność i chwytanie takich sekund, których normalnie ciężko jest je stworzyć jakby, wiesz, sztucznie, jakoś je wyreżyserować. Bardzo lubię też taką metodę prowadzenia modeli, zwłaszcza tych bardzo doświadczonych, że daję im jakiś scenariusz, według którego mają pozować i staram się łapać ich w międzyczasie. Czyli na przykład, jeżeli, wyobraźmy sobie taką sytuację, jesteśmy na peronie i ja chcę zrobić zdjęcie dziewczyny wbiegającej do pociągu, która z nostalgią patrzy na swojego chłopaka, to jakby mówię jej, jaka jest sytuacja, że ma podbiec, że ma delikatnie się odwrócić i spojrzeć ładnie w kamerę. Natomiast nie łapię jej w ostatnim punkcie, kiedy ona już patrzy, tylko robię całą tą jej drogę do tego pociągu i wtedy mam szansę złapać te wszystkie takie organiczne emocje, które się pojawią po drodze. Skąd pomysł na takie podejście do portretów? Chyba z takiej potrzeby znalezienia właśnie czegoś takiego oryginalnego i czegoś, co nie będzie łatwo powtarzalne. Bardzo łatwo jest zacząć trochę zjadać swój ogon i robić zdobyć recepturę na portret i ją cały czas powielać. Mhm. Jest trochę takich fotografów, portrecistów, którzy stworzyli swój własny styl i po prostu w nim sobie cały czas tworzą i niemalże według jakiejś tam listy to do odhaczają wszystko, co w tym portrecie ma się znaleźć. I owszem, one są bardzo spójne, one są bardzo podobne i gdzieś tam składają się pięknie w jeden projekt czy w jedną całość. Natomiast mnie by to po prostu znudziło po pewnym czasie. Ja lubię dokładać sobie jakieś kolejne elementy, które sprawią, że to zdjęcie będzie miało jakiś taki smaczek, którego wiem, że nie udało mi się zrobić na przykład na poprzednich sesjach. I zazwyczaj działam po prostu spontanicznie też na tym, co mam po prostu na bieżąco na planie. Jakie mam światło, jakie mam dodatki, jakie mam tło, na jakim obiektywie pracuję, więc to są wszystkie te składniki, które lubię sobie mieszać jak w kotle i po prostu wybierać, co po prostu w tym momencie mnie interesuje. A co w sytuacjach, kiedy właśnie, jak mówisz, masz mało czasu na zdjęcia, jaki jest najkrótszy czas, w którym zrobiłeś taki portret na zlecenie? Jakiś pan prezes na przykład, który przyszedł i mówi, że ma 3 minuty, czy ktoś inny? Moim rekordem wydaje mi się, że jest portret właśnie komercyjny, robiony dla sponsora drużyny tenisowej parę lat temu i to był portret Agnieszki Radwańskiej, gdzie już sfotografowałam całą drużynę, w tym też młodziutką Igę Świątek, która wtedy już zapowiadała się na gwiazdę, ale jeszcze była przed całym tym swoim wielkim triumfem. I pamiętam właśnie, że ostatnio była Agnieszka. My mieliśmy oczywiście cały setup przygotowany pod nią, po prostu stałam z aparatem i czekałam i dostałam taką informację, podeszła do mnie pani menadżerka, że słuchaj, Agnieszka ma tam serię wywiadów, więc tak naprawdę masz na to zdjęcie 3,5-4 minuty i musisz po prostu kończyć, bo my nie mamy więcej czasu. I to się bardzo często zdarza, zwłaszcza właśnie w przypadku pracy z osobami znanymi. To jest trochę taka zasada, bym powiedziała, bardzo zabawna, że im większa gwiazda, tym większa szansa, że będzie coraz mniej czasu. I to jest po prostu taka proporcja często. Jak sobie radzisz z tą presją wtedy, żeby w te 3 minuty sfotografować z daną osobę?
Myślę, że ta presja jest u mnie dużo mniejsza chyba przez doświadczenie, dlatego że pracuję od 12 lat i wiem, jak fotografować, wiem, jak kadrować. Robię to tak naprawdę teraz już automatycznie. Już się nie zastanawiam, jak ułożyć kompozycję, po prostu ją widzę. Robię to totalnie już na automacie swoim takim własnym wbudowanym w głowę. Natomiast bardzo, bardzo pomaga i to bardzo polecam wszystkim ludziom, którzy dopiero wchodzą jakby na taki szczebel fotografowania, żeby wszystko sobie przygotować wcześniej, zwłaszcza jeśli chodzi o światło. Czyli jeżeli jest opcja zrobić prelight dzień przed zdjęciami, fantastycznie i warto sobie to ogarnąć, żeby być też spokojniejszym. Tak naprawdę chodzi głównie o naszą głowę. Dlatego, że jeżeli my czujemy, że jesteśmy spięci, że nie jesteśmy pewni, czy ten setup działa, czy on będzie ładnie wyglądał, czy nie zrobi nam jakichś ostrych cieni, no to wtedy sami automatycznie zaczynamy gdzieś tam sobie ten stres jeszcze nadbudowywać. A jeżeli wszystko sprawdziliśmy, zrobiliśmy sobie zdjęcie na próbnym modelu, wszystko gra, cacy, to tylko czekamy po prostu. Więc musimy sobie poradzić z dużo mniejszą ilością czynników stresogennych i to jest bardzo ułatwiające. Prelight. Jakbyś rozwinęła to określenie dla tych, którzy może nie wiedzą. Prelight to jest po prostu tak jakby przygotowywanie się przed dniem zdjęciowym, gdzie przychodzimy do studia lub na lokację, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, bo nie zawsze jest, ale jeżeli tylko jest, zwłaszcza przy dużych projektach, to wyciągamy sobie po prostu cały sprzęt, jakiego chcemy użyć, ustawiamy sobie światło dokładnie tak, jak planowaliśmy i sprawdzamy na asystencie, czy na kimś po prostu z produkcji, czy rzeczywiście to światło zachowuje się w tych warunkach tak, jak tego chcieliśmy. I wtedy sobie wszystko ustawiamy i następnego, jeżeli pracujemy w studio, to po prostu przychodzimy i mamy tak naprawdę setup ustawiony i gotowy do pracy. To się fajnie składa z tym, co powiedziałaś w jednym z wywiadów, czyli że jesteś ze starej szkoły, czy jak robisz rzemiosło, to na 100%. Mhm. Czy tak rzeczywiście jest i czy ci się to opłaca? Może odpowiem trochę przewrotnie, że ja nie potrafię nawet inaczej. Mhm. Wydaje mi się, że jeżeli pracuje się w tym zawodzie, traktuje się go poważnie, to rzemiosło jest dla mnie bardzo istotne, wręcz powiedziałabym szalenie istotne i ono od tego wszystko się zaczyna. Tak jakby wszystkie wizje artystyczne i wszystkie jakieś zamysły takie, wiecie, bardziej górnolotne, emocjonalne, one owszem są i są niezbędne, natomiast wszystko zaczyna się od rzemiosła. Więc jeżeli pracuję na zwykłych sesjach takich komercyjnych, które wiem, że też nie są właśnie jakoś tam artystycznie wybujałe i ogromne, to i tak wkładam w to 100% uwagi, 100% jakiegoś takiego skupienia i fokusu na danym zleceniu, dlatego że po prostu jest to forma też szacunku trochę do tego zawodu, do tego, że jeżeli przychodzę, to po prostu nie robię niczego na odwal się, nie staram się gdzieś tam przekazywać takiego vibe'u, że to jest trochę, ja jestem ponad to. Mhm. Po prostu przychodzę, robię swoją robotę, robię ją dobrze, oddaję pliki i wszystko jest po prostu zamknięte wtedy. Uważasz, że jesteś artystką czy wprawnym rzemieślnikiem? To jest bardzo trudne pytanie. Jedno z tych, na których nie wiem, czy kiedykolwiek będę miała prostą odpowiedź, bo jeszcze parę lat temu powiedziałabym ci, że bardzo sprawnym rzemieślnikiem i jestem z tego bardzo dumna. Natomiast trochę się też pozmieniało przez ostatnie kilka lat, zwłaszcza w ogóle przez okres pandemii, który bardzo przewartościował mi wiele rzeczy i dał mi bardzo dużo do myślenia i w ogóle takiego, zmienił bardzo dużo podejścia do fotografii, jeżeli chodzi o taką artystyczną stronę. Więc wydaje mi się, że teraz jestem tak pomiędzy, a po prostu ta moja właśnie strona rzemieślnicza i ten szacunek do pracy jest na tyle silny, że on zawsze będzie w ogóle fundamentem wszystkiego w mojej fotografii. Nie ukrywam też, że jakoś i po studiach artystycznych i po takim przebywaniu w ogóle trochę w takiej bańce jednak ludzi skupionych na tym świecie, to słowo artysta czasem kojarzy mi się pejoratywnie niestety, zwłaszcza w przypadku właśnie fotografów. Natomiast staram się je trochę odczarować i staram się ściągnąć z niego ten ciężar i po prostu pozwolić sobie jakoś tak lżej na nie patrzeć i się z nim trochę zaprzyjaźnić. Jak rozumiesz właśnie to słowo artystka? Wydaje mi się, że to jest może właśnie. Zacznijmy od tego, że w moim takim subiektywnym słowniku, i tu podkreślam, bardzo subiektywnym, artystka byłaby osobą, która opanowała właśnie całe rzemiosło związane ze swoją pasją, ze swoim zawodem.
i do tego jeszcze ma cały taki poziom emocjonalno-mentalny związany z jakąś taką filozofią fotografii, ma jakąś historię, którą chciałaby opowiedzieć. Podchodzi do pewnych rzeczy z dużo bardziej otwartym umysłem i szuka nietuzinkowych rozwiązań i potrafi gdzieś tam czerpać też i z historii fotografii, i z historii sztuki, robić jakieś nawiązania, odniesienia. Wydaje mi się, że wtedy ta cała taka pula artysty się wypełnia. Natomiast no, w tej właśnie, tak jak podkreślam, subiektywnej opinii, wydaje mi się, że bardzo ciężko, żeby artysta funkcjonował bez rzemiosła. Twoi klienci doceniają zarówno to, że jesteś taką właśnie bardzo rzetelną, oldschoolową rzemieślniczką, tak, jak i ten poziom artystyczny, który wkładasz w ich pracę. I to zaowocowało między innymi kontraktami czy współpracą z takimi markami jak Lavard, Mojito, Apart, Medicine czy Vulcanka. Mhm. Pewnie to tylko jakiś tam wierzchołek góry lodowej, o których wiem. Jakie to jest uczucie widzieć właśnie swoje prace na billboardach czy gdzieś na reklamach w galeriach handlowych? Mhm. Nie będę tutaj ukrywać, ale no jest to wspaniałe uczucie widzieć swoje prace w tak dużym formacie. Ja pamiętam, że właśnie jedną z pierwszych takich sytuacji to była duża kampania zdjęciowa dla marki jeansów i ona była właśnie pokazywana na billboardach. I pamiętam, że jadąc po prostu jakąś trasą zobaczyłam to i mówię wow. To jest coś, to jest w ogóle takie uczucie, które ciężko porównać z czymkolwiek innym, bo niby wydaje się błahe, ale jednak kiedy idzie się na przykład przez dużą galerię handlową albo przez główną ulicę w Warszawie na Chmielnej i na przykład jedna cała strona okien w sklepie jest po prostu obklejona wielkoformatowymi zdjęciami naszego autorstwa, no to wtedy pojawia się takie poczucie też trochę spełnienia, bo jest to takie bardzo gratyfikujące. Tak w ogóle to mam też wspaniały, idealny mem do tego, który musicie tutaj chłopaki wkleić, bo po prostu on będzie idealnie pokazywał to. Oldschoolowy artysta. Myślę, że mógłby trochę pogardzić takim rzemiosłem nawet dla dużych marek, nie sądzisz? Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli ludzie pracują w tym zawodzie i traktują go serio, to nikt raczej nie ma takiego podejścia. Jeżeli są takie osoby, to jest jakiś procent dosłownie. Okay. Dlatego, że jeżeli pracujesz jako fotograf, to wiesz, że czynsz się nie zapłaci z artystycznych przemyśleń i z artystycznych projektów i potrafisz docenić to, że dana marka płaci ci duże kwoty za to, w jaki sposób patrzysz, w jaki sposób widzisz, w jaki sposób fotografujesz ich kolekcję. I wydaje mi się, że to jest takie idealne wyjście między tym, aby pracować komercyjnie, a jednocześnie też mieć niejako fundusz na inwestycje do własnych projektów. Ja bardzo często tak robiłam, zwłaszcza kiedy rozwijałam swoje portfolio modowe, edytorialowe, że pracując dużo komercyjnie, bardzo sporą część wynagrodzenia jakby przekazywałam na swoje własne projekty, do których często musiałam dokładać, bo wiadomo, że na samym etapie początkowym nie ma bardzo dużych budżetów w modzie, więc tak jakby stosowałam swego rodzaju inwestycje w swoje dalsze portfolio. Gdyby nie klienci komercyjni, nie mogłabym tego zrobić, więc nie mogłabym się rozwijać. Dlatego jestem za to bardzo wdzięczna i na pewno nigdy nie będę na to narzekać. Ale jest tak, że dodajesz jakby, że masz swobodę w pewnych realizacjach komercyjnych taką, że możesz to zrobić właśnie w taki swój sposób, dodając gdzieś tam te emocje, ten taki indywidualny swój styl, który daje ci radość po prostu. Mhm. Ja też trochę nie potrafię inaczej, dlatego że bardzo to często fajnie. Jest tak, że przy sesjach komercyjnych mamy określony treatment. Mhm. To jest taki najczęstszy scenariusz działania, że przychodzi klient, który ma jakąś ideę, ma jakieś określone zadanie, typu jest to kampania lub lookbook lub cokolwiek i wtedy ja muszę przygotować jakąś koncepcję kreatywną lub to klient już ma tę koncepcję kreatywną gotową i szuka tak jakby tylko wykonawcy, który może tą koncepcję wcielić w życie. I wtedy, kiedy to ja mogę coś zaproponować od siebie, to jak najbardziej bazuję na tych swoich takich rzeczach, które są mi bardzo bliskie, czyli na dużej naturalności, na dużo wielu emocjach gdzieś tam na zdjęcia, na lekkości fotografowania. Natomiast czasem jest tak rzeczywiście, że po prostu muszę wykonać zlecenie pod konkretne wytyczne i wtedy zazwyczaj robię tak, że działam dokładnie według planu, robię wszystko tak, żeby klient był zadowolony, a oprócz tego w takich krótkich, paruminutowych
przerwach robię dużo swoich zdjęć, takich bardziej właśnie intymnych, trochę bardziej skupionych na modelce i nie zliczę ci po prostu sytuacji, kiedy po sesji okazywało się, że dokładnie wszystkie te moje takie ukradzione trochę zdjęcia wchodziły do głównych kampanii. Więc czasem jest tak, że klient może się trochę boi i jak pokażemy mu, że hej, to jest fajne, możesz mi zaufać, to on wtedy jest dużo bardziej otwarty na tego typu propozycje. Których propozycji masz więcej? Takich, których klient przychodzi już z gotowym pomysłem, ty jesteś tylko wykonawcą? Mhm. Czy wręcz odwrotnie, jesteś w roli takiego konsultanta, który kreuje w ogóle całą kampanię i jeszcze ją finalizuje potem zdjęciami? Zdecydowanie częściej jak kreuję jakąś sytuację. Powiedziałabym, że najczęstszym scenariuszem jest taki, że ja dostaję tylko zarys, jakiś taki jeden hint tego, jak ta kampania ma wyglądać, w jakich realiach mniej więcej ma być osadzona. Czasem jest tak, że dostaję informację, w jakim mieście ma być realizowana lub jaki jest motyw przewodni. A całą resztę muszę przygotować i wszystkie detale, i scenografię, i światło. Często bardzo propozycje modelek, czy kolorystyki, czy retuszu. To wszystko już jest po mojej stronie i na tym też polega tworzenie treatment. Czyli takiego dokumentu, w którym wszystkie te pola są tak jakby zaopiekowane, w których są dokładnie przykłady, jak to widzę, w jaki sposób bym to zrealizowała. No i to jest też super, dlatego że daje sporą taką przestrzeń kreatywną na działanie i można fajne rzeczy zaproponować klientowi, który nawet nie był świadomy, że to by mu się spodobało. W takich sytuacjach pełnisz trochę rolę też takiego project managera tej kampanii, prawda? Mhm. Wolałabym chyba art directora, tak mi się wydaje, że chyba bliżej. Okay. No. Ja jeszcze pracowałem trochę dla branży IT, mhm. Tam właśnie tak przemycam pewne schematy i widzę tutaj wiele mhm. podobieństw wbrew pozorom, ale okej, art director i to daje ci też chyba więcej swobody potem w realizacji, prawda? Że możesz pewne pomysły sama mhm. narzucić, nie? Tak, zdecydowanie. I z doświadczenia też mojego już ponad dekadę mogę śmiało powiedzieć, że im większe zaufanie klienta, tym lepsze efekty. Im bardziej klient przychodzi i wie, że chce pracować ze mną dla tej mojej wizji i dla tego, jak ja patrzę na fotografię, tym lepsze są efekty, bo ja czując, że mogę robić to, co jest mi bliskie, dowiozę dokładnie to, czego klient by chciał. Natomiast czasem jest tak, że klienci są bardzo zestresowani i bardzo chcą kontrolować każdy etap tego procesu. Mhm. I wtedy zazwyczaj robi się taka spinka i jest to bardzo takie nerwowe i to niestety wpływa bardzo niekorzystnie na fotografię i w ogóle na całą współpracę na planie, więc dużo lepiej pracuje mi się z klientami, którzy znają moją fotografię, którzy wybrali mnie ze względu na moje zdjęcia, no bo to wtedy ten budulec zaufania jest po prostu no, nieoceniony. Jak doszłaś do momentu, w którym możesz być właśnie takim art dyrektorem, konsultantem, że masz wpływ na to wszystko, co realizujesz, mhm. a nie tylko jesteś takim podwykonawcą? Tak od początku zapewne nie było, nie? Rzeczywiście nie od samego początku można nam zaufać i myślę, że to jest częsty błąd, który powielają młodzi fotografowie, adepci fotografii komercyjnej, czyli oni w swojej głowie zakładają, że potrafią coś zrobić, że mają mnóstwo pomysłów. My zazwyczaj w ogóle w swoich głowach wiemy, jakie są nasze możliwości. Oglądamy jakieś fotografie, myślimy sobie, no przecież ja bym też taką zrobiła, przecież to jest strasznie proste i w ogóle jestem w stanie zrobić i to, i to, i to. Tylko zapominamy o jednej strasznie prostej, ale super ważnej rzeczy, że dopóki my nie pokażemy, że potrafimy to robić i nie dowieziemy tego gotowego, to ktoś nie będzie tego wiedział. Więc myślę, że ten czas takiego wdrożenia i pokazywania swoich rzeczy i pokazywania swojej wizji jest bardzo ważny i też dlatego ja na przykład na uczelni pracując i prowadząc studentów, już od pierwszego, drugiego roku wprowadzam im elementy treatmentu i właśnie tworzenia moodboardów, czyli takich plansz inspiracyjnych, po to, żeby umieli jakby swoje pomysły układać w jakieś takie inspiracje, które przekażą ich całą ideę. Jakie było twoje pierwsze takie duże zlecenie, w którym mogłaś już podziałać też jako art director, czy właśnie przerzucić swoją koncepcję? Z takich bardzo, bardzo dużych zleceń, gdzie rzeczywiście miałam też taki
pierwszy stres z dużej sesji komercyjnej, to był skok na bardzo głęboką wodę, dlatego że to była sesja dla FIFA z Robertem Lewandowskim. No to więc był to bardzo taki... chociaż szczęśliwie on jeszcze wtedy nie był w swojej topowej formie popularności, więc jeszcze też to nie było wtedy aż tak bardzo dojmujące poczucie stresu. Kiedy to było, przepraszam? To było w 2015 roku. No. Okay. To już minęło trochę lat, natomiast pamiętam właśnie, że to było jedno takie z większych takich dużych zleceń. I tam tak naprawdę nie mogłam jakoś bardzo się wyżyć artystycznie, bo to były dosyć tam konkretne wytyczne tej firmy. Natomiast jeżeli chodzi o taką artystyczną, to wydaje mi się, że mogły to być jakieś pierwsze sesje Monarii, czy takie sesje odzieżowe, gdzie rzeczywiście proponowałam całą koncepcję od zera. Okej, to mówimy o pierwszej sesji, a jaka była pierwsza sesja z jakimś dużym wypadkiem, problemem? Z dużym wypadkiem, ale pytasz o komercyjną, czy o taką swoją własną? Komercyjną, tak, że coś po prostu zawaliło, nawet nie z twojej winy, tylko coś się wydarzyło, co no, kompletnie rozwaliło tą sesję. Powiedziałabym tak bardzo optymistycznie, że niewiele było takich sytuacji, dlatego że też ja staram się mieć bardzo dużo zaplanowanych planów A, B, C i D. I tak naprawdę najczęstszym problemem, jeżeli on się pojawiał, to była po prostu pogoda, na którą nie mam za dużego wpływu. I owszem, mogę się zabezpieczyć różnymi lokacjami dodatkowymi, czy rozstawieniem dużego butterflya, żeby modelka nie przesiąknęła deszczem. Natomiast no, są to sytuacje raczej niezależne ode mnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie potężnego pecha, tak bym to nazwała, to była to zdecydowanie moja sesja w Rzymie, którą realizowałam dla dużego tytułu z Condé Nast i mieliśmy tam wykonać edytorial modowy. Była ściągnięta część ekipy włoskiej, część ekipy z Polski i mieliśmy wszystko przygotowane, całe lokacje. Modelka była już gotowa, była uczesana, czekaliśmy tak naprawdę tylko na paczkę z redakcji z ciuchami, które oczywiście musiały być dokładnie z redakcji, to nie mogły być żadne inne ciuchy. No i okazało się, że tak ogromna marka, tak ogromna firma tę paczkę zgubiła i całość po prostu została wstrzymana. I wtedy podejrzewam, że wszystkie moje siwe włosy są dokładnie z tego dnia, bo to była jedna z najbardziej stresujących zawodowo sytuacji w moim życiu, ale też jednocześnie jedna z tych sytuacji, która nauczyła mnie tak dużo i pokazała mi, że jestem zdolna tak szybko działać w stresie, że dała mi też duży kop pewności siebie, dlatego że ja byłam w stanie w ciągu 2 godzin przebukować niemalże wszystkim bilety lotnicze, pobukować kolejne hotele, dlatego że część osób była tylko na sesji i od razu wracała. Jeszcze pamiętam, że modelka miała następnego dnia wylot do Grecji na jakiś direct booking, więc jeszcze dzwoniłam do greckiej agencji, żeby powiedzieć im, czy ona może zostać o jedno popołudnie dłużej i tak dalej. No generalnie był to straszny chaos, ale to się udało i ostatecznie ta sesja wyszła i została zamknięta, więc po prostu naprawdę bardzo potężne doświadczenie produkcyjne też. Zrealizowałaś tę sesję dzień później czy tego samego dnia? Jak to się udało? Dzień później i tak naprawdę bylibyśmy gotowi ją realizować tego samego dnia, ale był jakiś potężny problem też kuriera, który nie mógł dotrzeć z tą paczką. Oni mieli całą awarię systemu w całych Włoszech i po prostu ta paczka zaginęła i nie było wiadomo, w której części Włoch ona jest. Więc to po prostu była sytuacja nie z tej ziemi, biorąc jeszcze pod uwagę pracy, stresu w innym kraju i tak dalej. No, ale to takie włoskie jest, mam wrażenie. Tak. No chaos, jest w tym coś takiego. Tak. Ale nie ma tego złego. Poszliśmy tego wieczora na pizzę, na dobre domowe wino i następnego dnia zrobiliśmy sesję, więc... No i gdzie anegdotę byśmy taką zrobili właśnie, jak nie tam? No właśnie. Czy masz w takiej sytuacji stresowej kogoś, kto jest twoim asystentem, kto cię wspiera z takich spraw organizacyjnych, czy cały ten stres spadł na ciebie wtedy? Raczej spada na mnie, choć zazwyczaj zależy to od zlecenia. Dlatego, że jeżeli na przykład pracuję z agencją,
i jest tam agent lub menadżer lub kierownik produkcji, no to wtedy wiadomo, że on jest niejako odpowiedzialny za wszystkie takie sytuacje i tak jakby to na niego ten ciężar trochę spada, a ja jestem odpowiedzialna tylko za swoją działkę. W sytuacjach, kiedy ja też trochę produkuję sesję i jestem za to odpowiedzialna, no to cały stres jest na mnie. Z asystentami jest różnie, dlatego że ja dosyć często ich zmieniam. W sensie pracuję wymiennie z kilkoma osobami i też chyba nie miałabym serca zrzucać tego na nich, dlaczego oni mieliby dźwigać to. Raczej są tam po to, aby mi pomóc, aby pomóc ze sprzętem, ze światłem, a nie zajmować się teraz jakimiś takimi produkcyjnymi fuck-upami, więc raczej jest to na mnie lub na kierowniku produkcji, producencie sesji. Ile czasu zajmuje Ci dobre przygotowanie takiej sprawnej sesji? To jest ciekawe pytanie i bardzo ważne pytanie, dlatego że ono porusza całe zagadnienie produkcji i tego, że często klienci, którzy nie mają doświadczenia dużego w produkowaniu sesji, myślą, że zatrudniają fotografa, on przychodzi na plan i po prostu robi zdjęcia i wraca do domu i dlaczego na przykład pani chce tyle pieniędzy, skoro to jest jeden dzień pracy. I ktoś nie ma pojęcia, że wyprodukowanie takiej sesji, czyli zorganizowanie wszystkiego, pisanie 358 maili i akceptowanie terminów, szukanie wolnych dat, gdzieś tam bukowanie sprzętu, studia i tak dalej, to często potrafią być na przykład 2 tygodnie pełnej pracy takiej biurowej, od 9 do 17. I to jest ta cała nieszczęsna część, ta taka mniej kolorowa pracy artysty, że jeżeli pracujemy w takich zawodach, które właśnie wiążą się z jakimś organizowaniem czegoś, no to rzeczywiście ta praca biurowa jest potężna, jest bardzo ważna i tak naprawdę jest drugim etatem. Często mamy jeszcze trzeci typu retusz, dodatkowo mamy social media manager, bo prowadzimy swoje własne często kanały, więc tych etatów robi się sporo i o tym często nie wiedzą niedoświadczeni klienci. Jak ich o tym uświadamiasz? Bardzo prosto, dokładnie tak jak ciebie. W sensie bardzo zwyczajnie wymieniam, jakie są moje obowiązki i ile godzin realnie spędzam na organizowaniu czegoś takiego. I bardzo często to nie wynika ze złej woli. Bardzo często jest wow, naprawdę. Nie byłam świadoma, że tyle czasu to się schodzi. A czasem, jeżeli ktoś jest taki bardzo wyjątkowo uparty, to po prostu mówię, dobrze, no to ty zorganizuj sesję, ja po prostu przyjdę jako fotograf i nie będę po prostu zajmować się tym procesem. No i wtedy zazwyczaj po paru dniach jest Ola, potrzebuję pomocy, bo po prostu nie ogarniam tego. Więc. To może jakbyś ty, czy w ogóle osoby w twojej sytuacji, jakby na przykład przemodelować sposób komunikacji na zasadzie, że to jest mini agencja butikowa na przykład, tak? Pod twoim nazwiskiem, może to by pomogło gdzieś tam tym klientom zrozumieć, że to nie jest tylko jedna osoba z aparatem, która sobie tam cyknie pani tam nam kilka zdjęć, tylko to jest cały proces produkcyjny. Tak, tylko wtedy też trochę zabieram sobie tą możliwość pracy takiej freelancerskiej, czyli współpracy z innymi osobami. Ja w ogóle przez 6 lat byłam związana z agencją i miałam normalnie agentkę, miałam ekipę produkcyjną stałą, która się nie zmieniała i bardzo sobie ceniłam też ten rodzaj pracy. Natomiast teraz od roku działam sama i to jest też zupełnie inny świat i bardzo też ciekawe, dlatego że otwiera mnie na współpracę z wieloma innymi ekipami. Dlatego też ja trochę świadomie nie wchodzę w tę działkę taką bardzo produkcyjną, bo to też nie jest coś, co bardzo mi odpowiada. To jest bardzo stresogenny zawód, bardzo obciążający i o ile jestem w stanie ogarnąć trochę różnych takich mniejszych sesji, to jeżeli naprawdę mam bardzo dużą kampanię do realizacji, to raczej odzywam się już do profesjonalnych producentów, żeby po prostu mieć wsparcie, bo jest to zwyczajnie za duże obciążenie, a ja też nie chciałabym, żeby cały proces produkcyjny położył się cieniem na mojej fotografii w tym wypadku, więc chcę mieć na tyle dużo przestrzeni dla tej strony artystycznej, żeby po prostu nie przywalić sobie po prostu całym tym etapem ogarniania tego. Okej, no to mówimy o tym całym procesie przygotowania produkcji, ale potem jeszcze jest postprodukcja, która w przypadku chyba fotografii portretowej czy modowej jest szczególnie istotna. Jak ty obrabiasz swoje zdjęcia? Sama, czy może masz kogoś od tego? U mnie jest to różnie i krążą już legendy. Zależy. Tak, to jest właśnie tego typu są często pytania, że one naprawdę zależą od projektu.
Rzeczywiście jest tak, że przy sesjach bardzo stricte komercyjnych, gdzie jest bardzo duże ciśnienie na skórę, na fakturę, na duże detale, kiedy wiem, że one będą drukowane w bardzo dużych wielkościach, to raczej współpracuję z retuszerami, którzy wiem, że są od tego specjalistami i ja się tam nie wtrącam w ich pracę, wiem, że oni dokładnie wiedzą, jak mają to zrobić. Natomiast krążą też legendy o tym, że ja jestem po prostu kolor freakiem i nie ukrywam tego, po prostu przyjmuję to z pokorą, pochylam głowę i po prostu popiołem się posypuję. I jestem naprawdę nieznośna, jeśli chodzi o kolory, dlatego że są dla mnie one tak istotne, że czasem jak się zafiksuję na jednym zdjęciu, to potrafię je dłubać na przykład, nie wiem, 4-5 godzin, dopóki nie uzyskam dokładnie tego odcienia, którego szukam. I nie obchodzi mnie to, że potem 100 tysięcy osób zobaczy je na smartfonach słabej jakości, na jakichś laptopach sprzed potopu i tak dalej, gdzie to zdjęcie w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Ale dopóki ja nie czuję, że to jest dokładnie tak, to rzeczywiście nie odpuszczam. I w przypadku sesji portretowych w 99% retuszuję sama zdjęcia. W przypadku mody jest to różnie, dlatego że często pracuję sama, bo tak jak mówię, akurat w modzie ten kolor jest bardzo istotny i bardzo lubię mieć nad nim właśnie pełną kontrolę. Natomiast czasem też jest tak, że mam kilku retuszerów, z którymi pracuję na zasadzie takiej wymiennej, czyli oni zajmują się tą całą taką techniczną obróbką, skórą, jakimiś tam ewentualnie fragmentami montażu, jeżeli trzeba coś wyciąć, dociąć i tak dalej. Chociaż to się też zdarza dosyć rzadko. I potem ja na takim pliku pracuję już tylko i wyłącznie z warstwą koloru. Kiedy spytałem Cię o kwestie techniczne i jakiś backstage może Twoich sesji, powiedziałeś, że niespecjalnie Twoje sesje niespecjalnie są zaawansowane technicznie, że masz tam 10 lamp i 3 aparatów, tylko robisz proste setupy, więc jakim sprzętem fotografujesz i jaki jest Twój najczęstszy setup zdjęciowy? Przede wszystkim zaczyna od tego, że kieruję się zasadą, że sprzęt ma mi nie przeszkadzać. I to jest dla mnie najważniejsze. A miałeś aparaty, które ci przeszkadzały? Oj, zdecydowanie tak, zwłaszcza na początku, kiedy używałam po prostu jakichś słabych, pierwszych lustrzanek z taniej, z niskiej półki cenowej, do tego jakiś kitowy obiektyw, który dosłownie był do kitu. Więc teraz te setupy, które mam i te zestawy fotograficzne, które mam, wiem, że są sprawdzone w wielu różnych sytuacjach i bardzo komfortowo się z nimi czuję. Jeżeli chodzi o światło, bo zanim sobie przejdziemy gdzieś tam do aparatów, to jeżeli chodzi o światło, tak w ogólnym myśleniu w ogóle o świetle, to jest to zabawne, bo ja trochę imituję światło dzienne. Czyli tak bardzo kocham pracować na świetle naturalnym, że nawet kiedy jestem w studio, to próbuję je troszkę naśladować nawet ze światłem sztucznym. Dlatego też bardzo lubię się ze światłem filmowym. Bardzo często moim setupem jest właśnie Arri i bater duży, żeby przez niego przepuścić, żeby było mięciutko, fajnie, gładko, bez ostrych cieni. Natomiast zdarza mi się czasem eksperymentować, zwłaszcza na przykład w takich artystycznych wydaniach, typu na przykład świecenie rzutnikiem z jakimiś tam konkretnymi napisami czy rysunkami, które dają bardzo ciekawe formy graficzne. No i też bardzo ważne jest dla mnie też to, że ja nie jestem sprzętowym freakiem, mimo że bardzo ich szanuję i bardzo podziwiam całą wiedzę, którą mają i uważam, że jest to zwłaszcza przydatna cecha, jeżeli jest się asystentem. I tutaj chciałabym właśnie swój taki mini hołd oddać wszystkim asystentom, którzy mają przeogromną wiedzę, często na ich doświadczeniu opiera się cała sesja, cały setup, który wymyślili. I bardzo często nie oddaje im się wystarczająco dużo uwagi potem, czy w kredytach, w podpisach pod sesją i tak dalej. Ja zawsze staram się, żeby oni mieli swoje miejsce, żeby było wiadomo, że to jest osoba, która to zaplanowała, no bo nie ukrywajmy, wszyscy jako fotografowie wiemy, że światło często robi zdjęcie. Więc ja tak jakby pracując na wielu różnych planach, na wielu różnych studiach fotograficznych, nie mam czegoś takiego jak ulubiona marka, jak ulubiony rodzaj setup, który po prostu wiem, że dokładnie taka moc na lampie i to będzie działać, tylko raczej po prostu pracując w jednym konkretnym miejscu, wiem jaki tam jest sprzęt i wtedy gdzieś tam konsultuję sobie ze swoim asystentem, mówię jaki efekt chcę uzyskać i wtedy dobieramy sobie wedle tego konkretne już sprzęty, które są nam potrzebne. Pracujesz też na rentalu czasem, czy masz tylko swój?
Nie, pracuję bardzo często na rentalu. W sensie, jeżeli chodzi o sesje moje własne portretowe lub modowe, to zawsze pracuję na swoim zestawie, bo po prostu jest mi wygodniej. Natomiast jeżeli pracuję na sesji komercyjnej, gdzie ten budżet również zakłada bardzo często sprzęt, to po prostu wypożyczam sobie takie body, takie szkła, które są mi potrzebne do konkretnej sesji. To też bardzo często zależy od pól eksploatacji zdjęć, czyli gdzie te zdjęcia będą drukowane, czy muszą mieć ogromne pliki, które będą zadrukowywać po prostu billboardy. Czy to będą zwykłe zdjęcia na internet, no to wtedy wiadomo, że też ten rozmiar nie jest tak istotny. No i co, tak jak rozmawialiśmy? No właśnie, przedstaw mi proszę swoich towarzyszy. No dobrze, no to zacznijmy od tego wysłużonego już żołnierza, który towarzyszy mi od wielu lat i to jest Canon 6D. Tutaj w zestawie z Sigmą 50. To jest pierwsza wersja, 6D, nie Mark II. Tak, to jest ta pierwsza wersja, okay, którą bardzo lubię i tak naprawdę porównałabym to trochę do takiej sytuacji, jak macie jakiś samochód, który jest wygodny, który już wiecie, że go znacie bardzo dobrze, wiecie, na co możecie sobie pozwolić i na autostradzie, i w mieście. Wiecie, gdzie zrobić stop, a gdzie możecie przycisnąć i jednocześnie nie jest wam żal. Jeżeli cofacie, nawet jeżeli go trzecie, to jest po prostu wysuszony samochód. I to jest trochę ta sama sytuacja z tym aparatem, że ja nie mam stresu, żeby wejść z nim do wody, żeby fotografować zwisając przez gałąź drzewa i tak dalej, bo wiem, że to jest po prostu, jak coś się z tym stanie, to nie będę bardzo mocno płakać, bo to jest aparat, który ma już swoje lata, ma swoje przejechane kilometry. To już taki young timer w zasadzie. Tak, bo tak. Pamiętam, byłem na jego premierze światowej w chyba 2012 roku. Tak, tak, to jest bardzo stary aparat. Natomiast rzeczywiście no, jest na razie niezniszczalny. I ja bardzo go lubię też właśnie ze względu na pliki, dlatego że on wypluwa takie w sam raz. Tam jest chyba około 5000 pikseli na dłuższym boku, więc dla mnie to jest idealnie, też nie na tyle wielkie, że po prostu muli mi od razu cały komputer. I to jest twój aparat zapasowy, czy używasz go też na co dzień gdzieś tam? Nie, używam go bardzo często na co dzień, właśnie dlatego, że przy sesjach portretowych czy przy sesjach modowych ta wielkość plików nie jest bardzo istotna i jednocześnie on jest dosyć lekki, stosunkowo lekki jak na niektóre inne duże lustrzenki. No i tak jak mówię, mogę z nim po prostu iść w tango, do tańca i do różańca to jest aparat. Dlatego bardzo lubię ten zestaw właśnie z tą Sigmą Art, która przepięknie rysuje i która ma w ogóle cudny bokach i bardzo ją lubię. I troszkę na kanwie tego aparatu i tego zestawu zdecydowałam się też całkiem niedawno, bo on chyba jest sprzed 2 lat, na Canona 5-4, który już jest taką bardziej komercyjną dla mnie maszyną, którą używam zawsze przy większych sesjach. No i to jest już taki sprawdzony zestaw, który po prostu świetnie sprawdzi się niemalże w każdych warunkach. Tu jest założona w tym momencie Sigma 85, też z tej serii Art, dlatego że w ogóle te obiektywy są mi najbliższe i najbardziej lubię ich plastykę. Paradoksalnie, jeżeli miałabym wybrać, tak wiecie, z pierwszej ręki po prostu, to wybrałabym 6. No proszę. Właśnie zaskakująco, Boże, tego, dlatego że 6 jest mniej idealna, jest mniej perfekcyjna i wiem, że wielu fotografów może się teraz złapać za głowę i pomyśleć sobie, o matko, jak to przecież ona bywa zawodna, albo czasem zgubi ostrość i tak dalej. Natomiast ja w niej to cenię. Bardzo lubię zostawiać sobie to pole takie nie do powiedzenia i tej nieidealności. I wiem, że właśnie wielu fotografów tego nie rozumie i absolutnie okej, jest dla was tutaj przestrzeń, ja to rozumiem. Natomiast jest też wielu fotografów, którzy mówią, dokładnie tak, ja cię rozumiem, wiem o co chodzi. Że te zdjęcia na przykład z tej 4 są tak perfekcyjnie ostre i tak idealnie po prostu gładziutkie, miękkie i tak dalej, że aż nie dają mi tego elementu takiej właśnie niespodzianki trochę niejako, więc chyba po prostu z tą perfekcją nie jest mi po drodze, mi się wydaje. Czyli nowoczesne bezlusterkowce są dla ciebie zbyt idealne. Tak, zdecydowanie tak. I wiem, że to jest pewnie jakaś przyszłość, która się szeroko bardzo otwiera teraz i pewnie za jakiś czas będę musiała podjąć takie próby i zobaczyć też, jak się czuję z nimi. Natomiast w tym momencie są dla mnie zdecydowanie zbyt ostre, zbyt idealne i zbyt wymuskane niejako te pliki. Korzystasz z obiektywów Sigma ogniskowy 85 i 50. To są takie klasyki portretowe, prawda? Czy to są jedyne ogniskowe, czy po prostu trzymasz się tych
Czy może jeszcze korzystasz z innych? Raczej powiedziałabym, że 90% mojego portfolio to są właśnie te dwie ogniskowe naprzemiennie z przewagą 50-tki. Czasem bardzo rzadko przy okazjach takich fot bardziej lifestyle'owych, bardziej w stylu reporterskim zdarza mi się sięgnąć po 35-tkę. Natomiast ona już jest już dla mnie zdecydowanie bardzo szeroka. Raczej nie używam niczego dłuższego. Czasem w przypadku beauty mi się zdarza jeszcze na setkach pracować. Natomiast zdecydowanie, jeżeli miałabym wybrać jedną do końca życia ogniskową, to byłaby to 50 bez zająknięcia. I myślę, że spokojnie nawet bym nie brakowało mi innych ogniskowych przez lata. Dlatego, że to jest też idealna przestrzeń dla mnie do skomponowania portretu. Wiem, że bardzo dużo osób naturalnie przy portrecie sięga po 85, dlatego że ona też to jest też bardzo łaskawa ogniskowa. Bardzo wiele różnych rysów twarzy będzie dobrze wyglądało na tej ogniskowej. Bardzo ciężko jest komuś zrobić krzywdę portretową 85, dlatego że ona jest idealnie wyważona właśnie do tego, żeby zarówno twarz się pięknie prezentowała, jak i ukrywała takie rysy dosyć problematyczne czasem właśnie, czy jakiś tam garbek na nosie i tak dalej. Natomiast to są te elementy, które ja kocham w portrecie, więc dla mnie ukrywanie tego jest zupełnie bezsensowne. I bardziej tą 85 zdarza mi się eksplorować właśnie w sytuacjach komercyjnych, w sytuacjach modowych, gdzie fotografuję troszkę szerzej sylwetkę. Przy portrecie 50 zdecydowanie pozwala mi w kompozycji pokazać trochę więcej ramienia, trochę więcej jakiejś fajnej fryzury, fajnych włosów, więc wtedy jest trochę bardziej trójwymiarowy dla mnie ten portret. Make sense. Tak. Jak łączę sobie te wszystkie informacje, czyli ulotne chwile, naturalność plus niedoskonałość techniczna, to mam jeden wynik tego równania, czyli fotografia tradycyjna, analogowa, aparaty na klisze. Często korzystasz z takiego rozwiązania? Wiesz co, to jest ciekawe, że tobie się to łączy, dlatego że też ta ulotność to może być jednocześnie największy przeciwnik fotografii analogowej. Oczywiście zależy na jakim sprzęcie będziesz pracował. Natomiast ja w ogóle przed laty fotografowałam bardzo długo na analogach, zanim to było modne, tak jak teraz, i pracowałam bardzo dużo na średnim formacie. I bardzo lubię ten rodzaj fotografii, lubię to takie wyważenie, ten szacunek do każdej klatki, spokój, który muszę osiągnąć, zanim zrobię zdjęcie. Natomiast ostatnimi czasy rzeczywiście raczej rzadko sięgam po analoga, głównie ze względu właśnie na tą szybkość pracy. Że nawet jeżeli pracuję portretowo, to raczej fotografuję w trybie reporterskim, czyli tak jak ci powiedziałam na początku, raczej rozmawiam, szybko ruszam się, chodzę. Ja w ogóle bardzo dużo zmieniam swojej pozycji w czasie fotografowania. Nie jestem fotografem, który siada albo stoi i po prostu ustawia się i robi zdjęcia. Ja po prostu chodzę, kucam, wstaję, szukam kadrów i tak dalej. Przez co sprzęt analogowy troszkę mnie ograniczał, bo też mnie stresował dużo bardziej. Zwłaszcza jeżeli pracowałam na obiektywach bez autofokusa, co jest bardzo częstym zestawem. I też to, że właśnie światło się zmienia często i tak dalej, z czym cyfra bez problemu szybko sobie radzi. Więc rzeczywiście ostatnio po tej stronie cyfrowej jestem. Natomiast mam ogromny szacunek do fotografii analogowej, bardzo ją lubię i zapewne do niej wrócę tak na dłuższą metę. Natomiast też muszę tutaj powiedzieć jedną rzecz, która właśnie na fali tej popularności znów fotografii analogowej wróciła, że dla mnie to, że zdjęcie jest analogowe, nie świadczy o tym od razu, że jest dobre. Bo trochę się zrobiła teraz taka filozofia wokół tej fotografii, że no, skoro to jest zrobione na średnim formacie lub nawet na wielkim formacie, to już samo w sobie świadczy o wartości tej fotografii. Dla mnie tak nie jest. Dla mnie, jeżeli zdjęcie jest zrobione telefonem i jest piękne, to nie, w ogóle nie zabiera mu nic. Więc ta technika jest dla mnie zdecydowanie drugorzędna. Czy wynika z tego, że tą ulotność jednak łatwiej ci uchwycić cyfrą? Tak. Mi zdecydowanie tak. I wiem, że to jest bardzo subiektywna rzecz, bo pewnie są fotografowie, którzy uwielbiają pracować szybko na jakichś małych, nawet małpkach czasem analogowych. Natomiast po prostu to jest moja metoda, która wiem, że u mnie działa, która się sprawdza i w której przede wszystkim ja się czuję komfortowo. A nie zapominajmy, że każda nowa sesja, każda nowa sytuacja jest stresogenna, więc jeżeli wiem, że mam swój setup, który super działa i który mi się sprawdza, to po prostu wybiorę ten, w którym czuję się bezpiecznie.
To w czym jeszcze czujesz się komfortowo fotografując? Na przykład wolisz fotografować się w plenerze, czy raczej w studiu? Wydaje mi się, że w plenerze, dlatego że owszem, czuję się w nim bezpiecznie, od czego wyszło twoje pytanie, natomiast lubię też ten element niespodzianki w plenerze, że coś może się wydarzyć, może się coś zmienić, może się pojawić jakiś piękny zakątek, o którym nie wiedziałam, albo okaże się, że w tej godzinie na przeciwległy budynek zadziała jak duża blenda, która odbije super światło. Generalnie jest dużo takich właśnie rzeczy, które lubię szukać po drodze i one bardzo dobrze sprawdzają się właśnie w takich spontanicznym fotografowaniu, jakie najbardziej cenię. Natomiast jeżeli chodzi o studio, to uwielbiam pracować w studiach, gdzie jest dużo dziennego światła. Dlatego nazywam to często takim samograjem. Bardzo ciężko jest zrobić tam złe zdjęcie. I po prostu nieważne, jaką twarz tam fotografujemy, to zazwyczaj będzie to bardzo ciekawa, piękna fotografia. No i też pozostając w swoich strefach komfortu, chyba dużo łatwiej pracuje mi się z kobietami jednak, na przykład, niż mężczyznami. Sprzęt to tylko narzędzie, szczególnie w twoich rękach, zatem zobaczmy, jakie efekty jesteś w stanie dzięki niemu uzyskać. Omówimy zatem 6 sesji. Zaczynamy od kampanii Sandry Stachury. Tak, wybrałam w ogóle to zdjęcie jako pierwsze, bo ono wiąże się z taką dosyć zabawną historią, bo od lat miałam absolutne marzenie, żeby zamknąć modelkę w bańce mydlanej. To była po prostu jakaś taka nierealna rzecz, która wydawała mi się bardzo trudna, a jednocześnie szalenie interesująca, jeżeli chodzi o wizualny efekt. I zastanawiałam się długo, jak mogę ją wyegzekwować, jak to zrobić, żeby to fajnie wyglądało. No i ostatecznie podjęliśmy taką próbę. Właśnie taka młoda projektantka Sandra Stachura zgodziła się na to, abym taką swoją kosmiczną wizję tej sesji wprowadziła, bo cały też klimat tej kampanii jest taki bardzo odrealniony, wyśniony, taki właśnie lekko kosmiczny. No i z tą bańką było niesłychanie wiele zabawy i po prostu śmiechu, dlatego że okazało się, że ten płyn, wiecie, do robienia baniek wcale nie sprawdzi się przy tak dużej bańce. On owszem sprawdzi się przy takich mniejszych, zwłaszcza jak czasem widać na rynkach dużych miast, panowie robią, wiecie, takie, przypuszczają miliony baniek przez takie sznurki i to jest bardzo łatwe do uzyskania. Natomiast, żeby zrobić bańkę, która ustanie chociaż na parę sekund, okazało się, że ten płyn trzeba zrobić swoją własną miksturę, recepturę. Więc zanim doszliśmy do tej mikstury, to zajęło nam to ze 3 godziny mieszania różnych płynów, plus jedną stresową jeszcze wycieczkę do sklepu po jakiś tam płyn do mycia naczyń, który podobno się dobrze sprawdza po godzinach na YouTubie, więc... Nie było prebańki? Słucham? Nie było prebańki? Nie, właśnie niestety nie, bo owszem prebańki były, ale troszkę mniejsze, natomiast żeby tak dużą bańkę stworzyć, trzeba było wyłożyć połowę studia folią, bo to bardzo pryska wodą, więc scenografka, która wtedy była odpowiedzialna za to, nie dała rady tak dużej prebańki zrobić w domu. W związku z tym dopiero na miejscu mogliśmy to wypróbować w czasie rzeczywistym. No i jak już nam się udało tą recepturę pozyskać na tyle stabilną, że ona rzeczywiście zaczęła wychodzić, no to efekt był taki, że przez pierwsze 3 bańki wszyscy stali i patrzyli, nie mogli uwierzyć, jak bajecznie to wygląda. Ja dopiero potem chwyciłam za aparat, bo po prostu nie mogłam uwierzyć. Jedyny minus pracy z tym konceptem był taki, że ta bańka pękała po jakiejś sekundzie, dwóch. Więc ona owszem dojechała do końca, tak jak widzicie teraz na backstage'u, natomiast momentalnie pryskała. Więc trzeba było bardzo szybko działać. Plus jest taki, że modelka miała być w miarę stabilna, bez jakichś silnych ruchów, więc to nam się fajnie zamknęło. No ale efekt jest absolutnie nierealny i bardzo lubię czasem pokazywać to zdjęcie, bo większość ludzi zakłada, że to jest fotomontaż. Natomiast no, ten backstage fajnie pokazuje, że rzeczywiście te bańki były prawdziwe i to jest też ciekawe, że ten koncept powtórzyłam raz na sesji komercyjnej, w sensie zamykania w bańce, oczywiście w innym tam całym anturażu i również bardzo dobrze się spisał, ale znów dokładnie ten sam efekt wywołał, że wszyscy wstali, nie mogli uwierzyć, jak świetnie to wygląda. I jeżeli chcielibyście spróbować w ogóle tego typu robienia swoich własnych gigantycznych baniek, to polecam wam pracę na świetle dziennym,
dlatego że ona też będzie odbijać bardzo mocno wszystko, co wokół i czasem przy świetle flaszowym może się tak dobrze nie zarejestrować ładnie. Natomiast tutaj w tej mlecznej takim osadzeniu tej cykloramy przepięknie tam się to zarysowało wszystko. No wygląda to naprawdę kosmicznie, nierealnie. To jak fotografowałaś już tą bańkę, która była już do samej góry rozłożona, to był tryb seryjny, czy po prostu potrafiłaś tak ręcznie wcelować? Nie. Ja w ogóle bardzo rzadko fotografuję na trybie seryjnym. Mhm. Raczej po prostu już jestem przygotowana i tylko czekam szybko, przeostrzę i po prostu robię zdjęcie. I to są też ułamki sekund, więc nie było problemu. Zazwyczaj na taką jedną bańkę robiłam około 2 fotografie. Okay. No i tak jak ci wspomniałam, modelka była w miarę stabilna, więc to nie było też jakieś bardzo trudne, żeby zdążyć. A ten cały element, którym tą bańkę się tworzy, czy ta podstawa też, to jest jakiś gotowy zestaw, czy sami to stworzyliście? Ta plastikowa część, która jest wokół modelki, to fragment, który można zamówić sobie gdzieś w internecie. Mhm. Natomiast tak jak mówię, z bańkami trzeba będzie sobie popróbować i samemu znaleźć idealne rozwiązanie. No i też ciekawe akurat w tym układzie modelki i tej bańki było to, że musiałam zrobić troszeczkę montażu tam, jeżeli chodzi o efekt końcowy, dlatego że no, był chłopak, który trzymał asystent ze studia i właściciel Arek, pozdrawiam go bardzo serdecznie, i Kasię scenografię, która była za to odpowiedzialna, no to musieliśmy tego Arka tam, prawda, ładnie wyciąć i zostawić po prostu czyste, ładne tło, więc też zrobiłam sobie wcześniej fotografię czystej cykloramy, żeby mieć potem łatwość do pomontowania tego zdjęcia. Niestety chyba nie ma innego rozwiązania w wypadku takiej fotografii. No tak. I gdzie te zdjęcia potem wylądowały? Co się z nimi stało? One były zrobione właśnie, tak jak wspomniałam, dla młodej projektantki i były jej kampanią wizerunkową właśnie tej kolekcji. Czyli pojawiały się u niej na stronie internetowej, na social mediach, na jakichś reklamach. Czy to były fotografie, które w jakiś sposób przyciągnęły potencjalnych klientów właśnie tym efektem niesamowitym? Tak, na pewno miały taki fajny odbiór też pod tym względem, że zauważyłam taką pewną zmianę w podejściu, zwłaszcza też projektantów takich bardziej awangardowych, że rzeczywiście u mnie też mogą otrzymać taki bardzo ciekawy efekt końcowy, nie tylko taki stricte komercyjny, ładnie wyświecony, równy i tak dalej, tylko też mogą pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. I też zauważyłam po tej sesji właśnie, że coraz większą dowolność dostaję od następnych klientów, którzy przychodzą. Że właśnie przychodzą i mówią, a masz jakiś pomysł fajny, może masz jakąś propozycję, widzieliśmy te bańki, ona była super, może masz też jakieś inne takie propozycje, więc to otworzyło pewne drzwi na pewno. A skąd w ogóle pomysł na taką bańkę? To gdzieś popatrzyłaś, czy...? Ja nie wiem, skąd ta bańka się u mnie wzięła, ale ona była w mojej głowie tak długo, że stwierdziłam w pewnym momencie, że jeżeli ja jej nie zrobię, to chyba po prostu oszaleję. To pękniesz? Myślę, że zawsze w ogóle ta cała struktura baniek była dla mnie fascynująca i to, że one są przezroczyste, lekkie, a jednocześnie odbijają wszystko, co jest wokół. I zawsze jak je widziałam, to trochę byłam tym zafascynowana. Natomiast to, że były małe, jakoś zawsze mnie zniechęcało. Zawsze chciałam zobaczyć to w takiej ogromnej formie, więc to chyba jakoś tak organicznie się zrodziło. Przechodzimy do drugiej sesji. Tym razem okładka L. Prestiżowa sprawa. To jest okładka, która przyniosła mi bardzo dużo radości, bo ona jest zrobiona dokładnie w takim stylu, jaki mnie interesuje i jest mi bardzo bliska właśnie wizualnie, więc tym bardziej cieszę się, że wylądowała w tak prestiżowym miejscu. I jest to też sesja podwójnie dla mnie ważna, dlatego że ona jest zrobiona we współpracy z kolarzystką Olą Morawiak, którą możecie znaleźć gdzieś na Instagramie jako Liquid Memory. I Ola tworzy przepiękne kolaże, bardzo takie nostalgiczne, z mnóstwem bardzo ciekawych elementów. I w ogóle sam proces też oddawania jej tych zdjęć i Ola, która przepuściła tak jakby przez swój własny, prywatny, emocjonalny filtr te zdjęcia i stworzyła je niejako na nowo, był bardzo ciekawy do obserwowania.
tak jakby odkryłam w ogóle te kadry na nowo i zobaczyłam, co można też z nich wyciągnąć. Zwłaszcza takie jedno zdjęcie, które pewnie teraz Wam się wyświetli, z taką panoramą jakby wklejoną obok modelki. No to to zdjęcie totalnie zabiera mnie w jakąś inną przestrzeń i też robi taki, to są takie otwarte drzwi do jakiejś magicznej krainy. Bardzo, bardzo ta sesja na długi czas była moja, przez długi czas była moją ulubioną i myślę, że do tej pory jest w takim top 5, jeżeli chodzi o taki emocjonalny stosunek do zdjęć. To było bardzo skrupulatnie zaplanowane, że potem ta artystka doda te elementy graficzne, tak? Przy tej konkretnie rzeczywiście Ola była z nami na sesji zdjęciowej i tak jakby czuwała też nad moimi kadrami i patrzyła, co jej się gdzieś tam przyda, co ją zainspiruje. Robiliśmy też, nie wszystkie oczywiście zdjęcia weszły końcowo do edytorialu, natomiast robiliśmy też bardzo dużo różnych takich still life'ów, które potem jej się też przydały do dalszych kompozycji. I w ogóle praca z artystami, którzy tworzą kolaże, jest bardzo wzbogacająca. Ja w ogóle zaczęłam ten pomysł od współpracy z Beatą Śliwińską, która jest dobrze znana w sieci jako Barakus. I tak jakby z nią powstała pierwsza taka sesja kolażowa. I wtedy pamiętam, że byłam zachwycona tym, pomyślałam sobie, wow, to jest zupełnie nowa jakość. Jeszcze wtedy nikt praktycznie nie łączył fotografii z kolażem. I było to bardzo takie nowatorskie, to też wiele lat temu. I z tego, co widzę, no to ona teraz po prostu robi to praktycznie cały czas, więc rzeczywiście fajnie, że znalazła się taka nisza teraz w polskim takim rynku komercyjnym na tego typu efekty. Ja też dokładnie do podobnej sesji zaprosiłam Olę w przypadku klienta komercyjnego i zrobiłyśmy razem kampanię bieliźnianą, gdzie właśnie Ola doklejała różne kwiaty, które bardzo pięknie wzbogaciły tą kompozycję i ona również no, dała nam bardzo dużo pozytywnego feedbacku. Rzeczywiście odbiór tej sesji był fantastyczny. No. Gdzie realizowałaś tę sesję? Ona była realizowana w studio fotograficznym, akurat w tym przypadku było to studio Chmury, które jest o tyle ciekawą przestrzenią, że ma zarówno takie mini pomieszczenie ze światłem dziennym, w którym na jednej całej szerokości ściany są okna duże, więc po prostu światło jest tam bajeczne, a w drugiej części takiej większej jest normalnie cyklorama i tam też raz realizowałyśmy część ujęć, ale fajnie, bo tak jakby przez to, że to światło było właśnie trochę inne, to niektóre ujęcia są troszkę takie bardziej mroczne, niektóre dostały trochę więcej właśnie tego światełka miękkiego, więc fajnie się to wszystko dopełniło. Przechodzimy do zupełnie innej sesji, czarno-białej, w kompletnie innym klimacie, no i z artystką, którą fotografowałaś. Proszę opowiedz, co to za sesja. To jest ciekawe, bo powiedzieliśmy, że w innym klimacie, ale jednak ten element magii jest nadal też w tej sesji, dlatego że to jest sesja z kompozytorką, z pianistką Hanią Rani, którą szalenie ceniłam i byłam bardzo szczęśliwa, że miałam tą ogromną okazję i zaszczyt ją sfotografować. Tym bardziej, że Hania zaprosiła mnie do swojej pracowni, do swojego domu, w którym mogłam też poznać trochę jej otoczenie, mogłam poznać jej świat. No i powiem Ci, że chyba dla takich chwil fotografowie żyją i tworzą, że ja usiadłam sobie, przycupnęłam sobie na takim małym krzesełeczku w jej pracowni, w jej studiu i Hania się do mnie odwróciła i mówi, co byś chciała usłyszeć. I ja powiedziałam, że Esja, bo to jest jedna z moich ulubionych jej kompozycji. I po prostu taki mini prywatny koncert Hani dla mnie, to była taka jedna z chwil, która zostanie ze mną na bardzo długo. Ta sesja, tak jak wcześniej Ci wspominałam o tej magicznej bańce, że jest jedną z moich tam ulubionych, to myślę, że w tym momencie sesja z Hanią jest chyba moją ulubioną. Jest też dosyć świeża i bardzo ją lubię, dlatego że pozwoliłam sobie w niej na dużą ingerencję też taką fizyczną, namacalną, czyli dużo zdjęć drukowałam i potem wprowadzałam jakąś właśnie ingerencję swoją własną, czy to pisałam po zdjęciach, czy fotografowałam ją na przykład z kwiatami, czy robiłam też kolaże. I dlatego się to tak pięknie zamyka, cała ta klamra tej sesji, dlatego że do tych działań zainspirowała mnie sama Hania. Dlatego że u niej w mieszkaniu jest taka jedna półeczka, w której ona zbiera bardzo jakieś piękne okazy, jakichś kamyków, piórek, dziwnie ułożonych, jakichś przegiętych, takich fajnych gałęzi drzew i tak dalej. I to jest taka piękna kolekcja. Na jednym zdjęciu możecie ją zobaczyć.
I zobaczyłam to i się zachwyciłam tym, że zobaczcie też, jaka duża czułość w niej jest, że ona potrafi wynajdować takie elementy i po prostu gdzie się trzymać i doceniać. I pokazywała mi też taki jeden element, taki drewna, który wyglądał jak jaskółka w locie. No, no niesamowite to było. I to też zainspirowało mnie do tego, żeby do tych zdjęć wprowadzić ten element właśnie kolażu, tego namacalnego gestu dotyku właśnie też innych takich i roślin, i jakichś takich fragmentów ciekawych, bo to zbudowało tak jakby najbardziej prawdziwą historię tej sesji. To jest dokładnie jeden do jeden. Całą tą sesję realizowałaś zupełnie przy świetle zastanym, tak jak to forma takiego trochę dokumentu portretowego, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. I też właśnie tam stosowałam tę metodę fotografowania podczas rozmowy. Czyli próbowałam Hanię zainteresować jakimiś takimi tematami jej bliskimi, bo ona też, no oczywiście jako pianistka, przepięknie gestykuluje i ma przepiękne dłonie, więc to też był bardzo ważny element wielu zdjęć. I bardzo fajne właśnie było to, że zbudowałyśmy na tyle taką komfortową relację, że ona się czuła przy mnie bezpiecznie i rzeczywiście mogłam sobie ją tak troszkę podglądać gdzieś tam w tych jej zastanych sytuacjach w domu. Co robisz, żeby ludzie portretowani czuli się przy tobie dobrze, jak ona? Przede wszystkim mówię rzecz szalenie oczywistą, o czym czasem można zapomnieć, bo jest to tak proste, że wszystkie zdjęcia, na których będzie wyglądała źle, będą w koszu. Dlatego, że zobacz, naturalną reakcją człowieka, kiedy podnosisz aparat lub bierzesz telefon komórkowy, to ktoś zaczyna się spinać i ci pozować, żeby wyjść dobrze na zdjęciu, bo wiemy już, jaką moc ma fotografia. I kto jak kto, ale przecież chyba nawet nasz prezydent wie, jak memiczny może się stać przez jakieś jedno złe zdjęcie. Więc wiemy, jaką potęgą jest fotografia i jak jedno złe zdjęcie może zaważyć potem na lata gdzieś tam na naszym wizerunku. Więc bardzo ważne jest to, żeby osoba, zwłaszcza która jest znana, nam zaufała, że my takich zdjęć nie wykorzystamy przeciwko niej. I to jest, od tego bym w ogóle zaczęła. Czyli jeżeli fotografujecie dużo, zwłaszcza podczas mówienia, kiedy druga osoba mówi, to mówcie jej, żeby nadal kontynuowała i wy po prostu będziecie sobie łapać te mikrosekundy w międzyczasie, a nie będziecie wykorzystywać zdjęć, które są jakoś tam w dziwnej pozie, bo wiadomo, że jak mówimy, to jakbyście teraz zrobili stop klatkę, to pewnie ja też bym wyglądała dziwnie. Ale chodzi o to, żeby zbudować właśnie tą relację od razu na takiej bardzo bazowej, podstawowej informacji. No i też nie ukrywam, że bardzo ważna część jest ta, na którą już na samej stricte sesji nie macie wpływu, czyli to, jakie jest wasze portfolio. Bo jeżeli jesteście fotografami z bogatą teczką, macie dużo sesji, które udowadniają, że potraficie pięknie patrzeć, no to jest dużo łatwiej, żeby ktoś wam zaufał, bo wie, że dowiedziecie mu podobne efekty. Czwarta sesja, tym razem egzotyczne klimaty. Wybrałam ją też, żeby ci pokazać trochę jako taką śmieszniejszą ciekawostkę, dlatego że przez to, że fotografia jest moim zawodem i fotografuję bardzo dużo i cały czas robię zdjęcia i wiadomo, że wszyscy moi znajomi, o jak jest Ola, to Ola zrobi zdjęcie i tak dalej. Znacie pewnie wszyscy, którzy fotografujecie ten schemat. To staram się bardzo uparcie, aby na wakacje nie zabierać swojego dużego sprzętu, czyli ewentualnie fotografować sobie telefonem, natomiast nie brać go, dlatego że wtedy sama siebie też trochę ograniczam, bo oczywiście ja też mam bardzo dużą potrzebę, żeby zaraz brać aparat i robić jakieś bardzo ciekawe kadry. Natomiast trochę sama się stopuję, chcę dać też z głowy odpocząć i trochę tym receptorom wzrokowym nacieszyć się tym, co widzą, a nie tylko utrwalać to gdzieś tam na karcie pamięci. No ale właśnie wybrałam się na bardzo egzotyczne wakacje na piękną wyspę i tam musiałam ten aparat zabrać, dlatego że obiecałam mojej mamie, że zrobi pamiątkowe zdjęcia na tej niesamowitej lokalizacji. No więc ten aparat był ze mną przez cały wyjazd. I właśnie to bardzo dobrze pokazuje, dlaczego nie powinnam brać aparatu na wakacje, bo byłyśmy na kolacji i była tam po prostu dziewczyna, która podawała jedzenie, kelnerka. I zobaczyłam ją i absolutnie się w niej zakochałam od razu, w sensie była przewspaniała, miała przepiękne rysy twarzy, miała też w sobie jakąś taką nostalgię, no, no cudowna. I oczywiście nie byłabym sobą, więc podeszłam do niej, powiedziałam,
że jestem fotografem, że jestem zachwycona jej urodą i że jeżeli byłaby taka szansa, abym mogła ją sfotografować, chociaż przez godzinę, dwie, gdzieś w tych pięknych tutaj okolicach, no to byłabym zachwycona. No i okazało się, że dziewczyna była bardzo mile nastawiona, Karel, wspaniała, taka radosna osoba i spotkałyśmy się na te szybkie ujęcia. Bardzo je lubię, bo też tak jakby no, pozwoliły mi zachować tę absolutnie magiczną wyspę na takich fotografiach, które też zostaną ze mną na zawsze. Taki fun fact z tej sesji jest taki, że właśnie ta modelka po tej sesji ze mną zaczęła dostawać zlecenia jako modelka i w ogóle zaczęła też w tym kierunku się rozwijać, więc to też jest takie ciekawe na pewno. Jak patrzę na te zdjęcia, to oprócz właśnie tej takiej naturalności, pięknej urody tej osoby i też miejsca, w którym jest, to zwraca moją uwagę to, że one mają taki troszeczkę ziarnisty charakter, jakby analogowy czy tradycyjny. Z czego to wynika? To jest efekt twojej postprodukcji? Bardzo często w ogóle jestem wielką fanką ziarna, więc to też widać po moim portfolio, że bardzo lubię, czyli znów zataczam koło do tej niedoskonałości, tak, która jest mi bardzo bliska. Natomiast tam też wiązało się to z tym, że fotografowałyśmy w takich godzinach popołudniowych, gdzie już na końcówce było tak dosłownie chwilę przed golden hour, więc troszkę się robiło tak już ciemniej, a ja chciałam, żeby one mniej więcej wszystkie były w podobnym takim stylu. Więc te ciemniejsze fajnie się zgrały razem z tym ziarnem, z tych jaśniejszych i to tak ładnie mi wszystko kompozycyjnie siadło. Okej, ale to ziarno dodałaś? Tak. Czyli jeszcze dodajesz tego... W sensie są to zdjęcia cyfrowe, jeżeli o to pytasz. Nie. Tak. Pytam o to, czy po prostu, wiesz, na etapie postprodukcji lubisz trochę tego ziarna tam dosypać. Tak, powiem nawet, że jest to chyba... Tak się zastanowię, żeby na 100%, ale tak, chyba absolutnie każde zdjęcie, które wychodzi ode mnie z Lightrooma jest dosypane tą solą, która jest dla mnie właśnie, którym jest ziarno. W jaki sposób to robisz? Jakby to jest... Wiesz co, mam swoje presety w ogóle nawet na ziarna, zależnie od tego, jak duże ma być i jak gęste często właśnie. Ziarno ma różne postaci, wiesz. Każdy, kto gdzieś tam retuszował zdjęcia, będzie wiedział, o co chodzi. Czasem może być drobniutkie, takie bardzo niemalże niewidoczne. Czasem ja lubię takie filmowe ziarno właśnie, takie gęste, widoczne, które takiego mięsa nadaje zdjęciu. I z tymi zdjęciami coś się potem stało, czy one są po prostu do twojej jakby kolekcji, twojego portfolio? Nie, one są stricte na mój własny, prywatny użytek i bardzo to w nich lubię właśnie, że one są po prostu dla mnie. To się rzadko już teraz zdarza i daje mi dużą też satysfakcję. Piąta sesja, ten typ mes. Tak, to jest też bardzo ciekawa historia, trochę podobna do przypadku Hani, o której wcześniej opowiadałam. Natomiast o tyle ciekawa, że tutaj twórca, artysta, raper, pisarz pozwolił mi tak jakby troszkę zajrzeć w jego teksty i przede wszystkim dał mi błogosławieństwo, żeby te teksty trochę pozmieniać i poukładać wedle tego, jak bym chciała to zrobić. A jeżeli będziecie mieli szansę lub mieliście szansę współpracować z ludźmi pracującymi ze słowem, to wiecie, jak szalenie one są dla nich ważne. Więc to wcale nie jest takie oczywiste, że na przykład raper lub pisarz lub twórca powie wam, dobra, no to sobie pozmieniaj tam ten szyk i te zdania i nie ma problemu. To się bardzo rzadko zdarza, więc ja bardzo jestem mu wdzięczna za to zaufanie. I jest to ciekawy projekt, dlatego że ja połączyłam właśnie jego tak jakby portrety z wybranymi tekstami jego piosenek i które jeszcze często nakładałam właśnie fizycznie na gotowy wydruk zdjęcia. I tam możecie zobaczyć właśnie na backstage'u, jak wyglądała moja podłoga w czasie procesu kreatywnego, gdzie musiałam wydrukować setki różnych małych, większych napisów, potem je poukładać, potem jeszcze pozmieniać kolejność, potem to wkomponować, pozamykać. Bardzo pracochłonny proces, ale szalenie satysfakcjonujący potem już jak zobaczyłam efekt, jak to wszystko się ułożyło, tym bardziej, że jeszcze właśnie zastosowaliśmy w studiu oświecenie rzutnikiem i jeszcze naświetlaliśmy na niego te słowa, więc to fajnie tak wszystko się zamknęło. No i to też jest jeden z moich ulubionych projektów, bo jest też jednym z najbardziej pełnych projektów i takim naprawdę opowiadającym historię jednego człowieka, co też jest dla mnie bardzo ważne, bo takie osoby, nazwę to na świeczniku, są bardzo często fotografowane i mają mnóstwo zdjęć, czy to w internecie, czy dla magazynów.
I bardzo cieszę się, że udało mi się go pokazać w taki zupełnie inny sposób, od tej takiej wrażliwej strony, a nie od takiego silnego, twardego faceta, który bardzo często jest właśnie fotografowany w ten sposób. Część z tych zdjęć to są właśnie kolaże, w których dodajesz jakieś tam słowa, wycinki. Czy przygotowywałaś te zdjęcia właśnie z myślą już konkretnie o takim efekcie, czy po prostu to była jakaś inspiracja chwili? Wybierałam różne efekty zależnie od konkretnego zdjęcia, dlatego że na przykład jeżeli wiedziałam, że będzie to zdjęcie tak zwane z lewitacją, które zrobiliśmy jedno takie ciekawe ujęcie, no to wiedziałam, jak chcę tam zagospodarować te litery, żeby one fajnie ze sobą siedziały. Natomiast było też kilka fotografii, w których po prostu zostawiałam trochę więcej przestrzeni, aby móc sobie fajnie wkomponować te słowa. Jednym chyba z moich ulubionych zdjęć w ogóle, paradoksalnie, jest zdjęcie jego dłoni, na którym widać też kilka właśnie słów z piosenki, bo ono też właśnie pokazuje tą taką spokojniejszą stronę. Jest takie bardzo wyciszone i dlatego bardzo je cenię. No i drugim też moim ulubionym zdjęciem z tej serii jest to, w którym ma zakrytą twarz dłońmi. I szalenie lubię ten detal sygnetu z okiem, tak, który jedyny patrzy na nas ze zdjęcia, a nie widać oczu prawdziwych. I to też jest jakaś taka w ogóle dla mnie metafora całej tej sesji, w ogóle jakoś tak głębiej patrzę na to zdjęcie. On taki sygnet po prostu nosi, czy tak, to też było zaplanowane? Nie, to akurat był przypadek. Okazało się, że po prostu ma taki w kolekcji i po prostu go założył na tę sesję, ale nawet nie pomyślał, że to może być fajne do zdjęć. Po prostu taki dzień i taki sygnet. Na zdjęciach backstage'owych widać taką konstrukcję specjalną, którą zastosowałaś do tego, żeby zrobić część portretów. Możesz trochę o tym powiedzieć, co to jest? Tak, jak najbardziej, chociaż tutaj właśnie, żeby nie być gołosłowną, oddam tę część, że był to pomysł mojego asystenta, który tak stworzył taką właśnie konstrukcję, aby te naświetlane słowa się też nie rozjeżdżały tam na cyklorami i tak dalej, tylko żeby fajnie siedziały dokładnie tylko i wyłącznie na jego twarzy i ewentualnie na sylwetce, zależnie oczywiście od kadru, jaki planowaliśmy. Więc było tym też dużo śmiechu przy okazji tej sesji, bo okazało się, że mieliśmy problem z zamontowaniem rzutnika na pewnej wysokości, tam gdzie już nie mogliśmy go podeprzeć statywem, więc poszła w ruch deska do krojenia, słuchajcie, i mój wspaniały asystent wymyślił, żeby tak zrobić konstrukcję, aby ten rzutnik się utrzymał i żeby nie spadł. Więc tutaj dla Krzysia Durmaja ogromne podziękowania, bo to on był bardzo ważnym duchem tej sesji i wspaniale też to zaplanował. Specjalnie też pokazuję wam tutaj backstage, który robił ten też Krzysztof właśnie prelightem, o którym już sobie tutaj powiedzieliśmy dzisiaj. I jeden z jego kolegów, który był akurat na prelightie, ma lorem ipsum na oku, bo sprawdzali po prostu, jak się będą litery wyświetlać, więc jest to bardzo zabawne zdjęcie, myślę, że. Przejdźmy do ostatniego zdjęcia, ostatniej sesji. Sesji Pawła. Co to za sesja? Widzę, że tutaj jest sporo też zmian w ingerencji. Tak, tak. Wyżyłaś się artystycznie. Tak, chciałam pokazać to zdjęcie i w ogóle kilka klatek z tej sesji, dlatego że to jest rzecz, która aktualnie w tym momencie mojego rozwoju jest mi bardzo bliska, czyli bardzo mocna ingerencja fizyczna w fotografię. I to jest właśnie też ten wątek, który gdzieś tam delikatnie zaczęłam, że podczas pandemii bardzo często myślenie o fotografii zaczęło mi się rozwijać, zaczęło się zmieniać i oscylować wokół trochę innych tematów niż wcześniej. I to jest trochę wynik dokładnie tego myślenia. I tego, że przez lata brakowało mi tego dotyku fizycznego z fotografią i nie mówię tutaj o odbitkach ciemniowych i tak dalej, tylko bardziej o właśnie wprowadzeniu jakiegoś takiego gestu swojego własnego w fotografię. I stąd też ta sesja z Pawłem, gdzie rzeczywiście zrobiłam mu tam niemałą krzywdę, szyjąc po jego twarzy, czy wypalając dziury w tym zdjęciu, po to, aby na przykład pod spód włożyć inną fotografię i zrobić jakiś taki ciekawy, wizualny efekt. A to zdjęcie, które wybrałam, żeby pokazać tutaj jako główne, to zdjęcie powstało tak naprawdę przez przypadek i dlatego tak bardzo je kocham, dlatego że ono pierwotnie
właśnie chciałam zamalować tylko jeden fragment, a wiadomo, że przy ingerencji fizycznej jest duża szansa, że po prostu wyjedziemy tym flamastrem, coś się wydarzy, jakoś źle się narysuje i czasem robi się 100 poprawek. I niestety, tak jak w Photoshopie można kliknąć Ctrl-Z, tak tutaj nie ma wyjścia. I oczywiście maznęło mi się coś źle i tak mówię, kurczę, kolejną wersję muszę robić, po czym tak spojrzałam na to, i zaczęłam zamazywać kolejne punkty, kolejne płacie i tak dalej. I w końcu jak zamazałam całą twarz, to pomyślałam sobie, że to wygląda ekstra. I ta ostatnia taka właśnie końcowy efekt tej fotografii, który tak naprawdę nie pokazuje w ogóle twarzy, a jednocześnie jest bardzo mocnym portretem przecież, jest jakoś mi bardzo bliski i bardzo, bardzo lubię tę fotografię. No. Żeby realizować takie różnorodne, interesujące sesje, no też trzeba mieć sporo doświadczenia, ale i wiedzy teoretycznie, prawda? Ty tą wiedzę nabywałaś studiując w łódzkiej filmówce. Tak. I po latach na tą uczelnię wróciłaś, ale w trochę innej roli. Tak, wróciłam w roli wykładowczyni fotografii portretowej, co również dla mnie jest niemałym zaskoczeniem. No właśnie, i jak patrzysz z perspektywy czasu, to czy podjęłabyś tą samą decyzję, żeby na tą uczelnię wrócić, żeby tą swoją ścieżkę edukacyjną tam podjąć ponownie? Myślę, że z perspektywy czasu tak, wróciłabym, dlatego że jest to chyba najlepsza i najbardziej taka kompletna opcja studiowania na ten moment w Polsce, jeżeli chodzi o uczelnie publiczne. I jest to taki bardzo wyczerpujący kierunek studiów. On trwa 5 lat, jest tam naprawdę pokryte bardzo wiele tematów. I z tego, co też wiem, to dzięki właśnie naszemu kierownikowi katedry Markowi Szyrykowi ta katedra się bardzo rozwija. Ma bardzo mnóstwo fajnych, ciekawych, młodych przede wszystkim wykładowców, którzy rzeczywiście pracują na co dzień w branży, więc mają super wiedzę i rzeczywiście realny jakiś ogląd na rynek. I w tym momencie wygląda to bardzo ciekawie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wydaje mi się, że szkoła nie jest niezbędnym czynnikiem na drodze fotografa i można spokojnie zrobić też karierę bez niej. To co jest alternatywą, jeśli nie szkoła? Kursy online, może YouTube? Myślę, że tak. No i przede wszystkim stare, dobre próby i błędy własne, czyli dużo, dużo fotografować i dużo się uczyć po drodze, bo to jest taka rzecz, której nam nikt nie zabierze. Natomiast no, kursy teraz są już na takim poziomie, że rzeczywiście mogą spokojnie zastąpić parę semestrów w niektórych szkołach. Takim kursem jest na przykład projekt Fotografia, do którego dołączyłaś jako jedna z osób współtworzących go. Możesz trochę o nim więcej powiedzieć? Tak, bardzo się w ogóle cieszę, że dostałam zaproszenie do współtworzenia tego kursu, dlatego że tak jak też napisałam całkiem niedawno na swoim Instagramie, ja przez bardzo wiele lat miałam zaproszenia i do prowadzenia warsztatów, i do prowadzenia kursów, i do stworzenia własnego kursu i tak dalej. Natomiast zawsze coś tam mi nie grało, czy to była forma, czy to było podejście do takiego kursanta i tak dalej. Więc zawsze czułam, że to jest trochę niezgodne ze mną i przez lata po prostu odmawiałam. Natomiast teraz, kiedy pojawiła się ta propozycja, i poznałam ludzi, którzy stoją za tym projektem, wspaniałych, mądrych, zdolnych fotografów i okazało się, że ich plan jest naprawdę szalenie kompleksowy i zobaczyłam też, na jakim poziomie oni pracują, to przekonało mnie to w 100%, że to jest projekt, do którego chcę wejść i w których się chcę zaangażować. I powiem Ci zupełnie szczerze, że gdybym ja taki kurs dostała mając właśnie 18-20 lat, to na pewno ułatwiłby mi on bardzo, bardzo całą moją drogę fotograficzną, dlatego że on pokrywa właściwie wszystkie też najważniejsze tematy, nie tylko fotograficzne, ale też marketingu, prowadzenia swoich social media i tak dalej, czyli rzeczy, które są teraz niezbędne. I dlatego mogę z pełną świadomością i ze spokojem w sercu wchodzić i angażować się w ten projekt. A jestem naprawdę wybredna, więc to też dużo mówi. No to rzeczywiście jest świetna rekomendacja, ale skoro o rozwoju i uczeniu się mówimy, no to teraz wielu twórców, wielu fotografów wchodzi w działkę wideo, czasami w ogóle nawet rezygnując z fotografii. Tak. Jak to wygląda u Ciebie? Czy Ty też się w tym kierunku rozwijasz? Mhm.
To jest w ogóle dla mnie bardzo trudny temat, bo on cały czas gdzieś tam we mnie się, gdzieś tam we mnie dojrzewa i pewne tam chaotyczne jakieś myśli zachodzą. Natomiast na ten moment nie planuję niczego takiego. To jest bardzo ciekawe, bo jak chwilę rozmawialiśmy też wcześniej przed nagraniem, użyłeś słowa instagramowy fast food, wideo i tak dalej, co trochę jest dla mnie właśnie problemem całej tej sprawy. Że po prostu dużo fotografów czy twórców zabiera się za wideo, byleby tylko wpaść w ten nurt trendu. I to jest mi bardzo obce podejście. Ja nie lubię robić rzeczy na odwal się, nie lubię robić rzeczy tylko dlatego, że są w danym momencie modne. I jeżeli miałabym się zabrać za wideo, no to oczywiście z moim oldschoolowym podejściem musiałabym wejść najpierw w rzemiosło, musiałabym się bardzo dużo nauczyć nowych rzeczy, dlatego że wideo jest zupełnie inną kategorią niż fotografia i mimo, że nadal pracujemy na jakimś tam obrazku, to jednak to są zupełnie dwa odległe światy i też z szacunku do tego, jak bardzo jest to trudne, nie mogłabym nagle udawać wielkiej tutaj teraz twórczyni sztuki operatorskiej, bo nią po prostu nie jestem, więc wiem, że wymagałoby to bardzo dużej ilości pracy, rozwoju. Nie wykluczam, że może kiedyś wejdę na tę ścieżkę, natomiast na pewno nie chciałabym zamknąć się teraz w jakichś takich szybkich właśnie fast foodowych podążaniach za trendami i za tym, żeby wpisać się w aktualnie popularny algorytm, bo po prostu nie jest to z moją jakąś tam filozofią życia za bliskie. Czy nie będziesz nagrywać się w 9 do 16 i tańczyć za aparatem? Oj nie, zdecydowanie nie i też na TikToku raczej na takich różnych tańcach mnie nie znajdziesz. To gdzie cię znajdę? No właśnie, gdzie mnie znajdziesz? Myślę, że znajdziesz mnie na pewno na uczelni nadal, bo to jest rzecz, która niespodziewanie okazała się być strzałem w dziesiątkę dla mnie. I praca ze studentami w ogóle z ich nową energią, z ich świeżością, taką jeszcze chęcią działania jest super i też ładuje mnie tak pozytywnie bardzo. No i też ona wymaga cały czas dokształcania siebie, zagłębiania się w nowe wątki, jakiegoś takiego eksplorowania innych tematów. Też na przykład, jeżeli masz studentów, którzy zajmują się innego rodzaju fotografią, jeżeli chcesz z nimi rozmawiać, odnaleźć jakąś płaszczyznę, to musisz też wejść w ich świat. Więc to rozwija ciebie od razu z automatu niejako. Więc na pewno ta droga akademicka jest mi bardzo bliska. Są jakieś myśli o doktoracie. Na razie nie chcę tym rzucać, bo jeszcze nie wiem, czy go na pewno wykonam. Natomiast myślę, że ten rozwój, ten kierunek jest dla mnie bardzo ciekawy. Czyli tak naprawdę bardziej w stronę myślenia, mówienia, uczenia, czy nawet pisania o fotografii, a nie w stronę tworzenia kontentu na internet. Tego ci życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę, bardzo inspirującą i ciekawą. Dziękuję również, to była sama czysta przyjemność. Dzięki. I dziękuję również wam, że dotrwaliście tutaj z nami do końca. Zapraszam do obejrzenia też kolejnych odcinków z serii Fotoforma Masterclass, które są na naszym profilu na YouTubie, do zasubskrybowania tego kanału, lajkowania i dzielenia się tą wiedzą, no bo jest to kawał konkretnej wiedzy, którą tutaj Ola się z nami podzieliła. Także dziękuję wam bardzo i do następnego wywiadu. Cut.